Dzień dobry, kochani, witamy w kolejnym, vlogu. Chciałam dzisiaj z wami pójść na zakupy. Powiem szczerze, że teraz przechodzę przez coś, co ja nazywam nesting. Czy dużo kobiet przez to w ciąży przechodzi. I mam listę rzeczy, które potrzebuję dla małej, nowej małej. Też kilka rzeczy dla Matyldy, też kilka rzeczy właśnie do naszego kącika, bo my będziemy mieć taki kącik dla małej. W tym mieszkaniu, a na razie zobaczymy, co później będzie. No i taki po prostu plan, chciałam po prostu wam pokazać, co jest w sklepach. Nie wiem, czy cokolwiek dzisiaj kupię, po prostu też chciałam po prostu połazić i zobaczyć, bo rzadko mam taką okazję. Właśnie Matyda już jest w żłobku, a ja się biorę za zakupy. Pierwszy taki przystanek to jest Tesco, a w sumie oni chyba się zamykają w Polsce, ale pamiętam z Matyldy, że jak jej kupowałam rzeczy, kilka rzeczy jej kupiłam z FNF, a też rzeczy używane dostałam jakby z FNF i były jakościowo mega fajne, cenowo też fajnie wychodzili, no i chcę po prostu sprawdzić, co mają i jak to wygląda, i widzę, że co się dzieje z moimi brwiami. No, dobra, idę na zakupy. Trochę tu pusto, ale widzę, że jest sporo rzeczy do kupienia i wszystko jest na przecenie. No, chciałam najpierw zobaczyć też tamskie rzeczy, może coś fajnego znajdę. A tu jestem ja z brzuszkiem. Szukam fajnego jakiegoś szlafroka do, żeby mieć, bo w sumie nie mam. Ten jest nawet całkiem fajny i kosztuje 80 zł. Trzeba się zastanowić. Tutaj też są takie polarowe, ale to są takie trochę dla mnie za grube. No i tutaj wchodzimy w dział dziecięcy. O, plecak Pepa. Patrzę się na rzeczy w wysprzedażach. Ta kurtka jest cudowna. No ale Matyda nie potrzebuje kurtki. Ale cena całkiem ok, 70 zł. To jest wełna i naprawdę fajna. No nie ma nic w jej rozmiaru. Idziemy zobaczyć rzeczy dla Dzidzi. O, te body kupowałam dla Matyldy. I naprawdę można je było prać i prać i prać i prać i fajnie się trzymały. Cenowo na przykład taki sweterek 40 zł kosztuje. I też jakieś obniżki. Chciałam sprawdzić, czy coś znajdę dla małej. Ale chyba nic nie widzę, co ona by potrzebowała. Ale właśnie polecam. No taki cały nowiusieńki outfit za 14 zł. No niestety nie było żadnych przecen, ale teraz idę do Cocodrilo, nie wiem jak się to mówi, i zobaczę, czy może coś tam będzie dla małej. Tak.
Dobra, pierwsze miejsce zaliczone, nic nie kupiłam. Zastanawiałam się nad tym jednym rzeczą, którą wam pokazywałam tam za 14 zł, takie spodenki z koszulką, tylko ja się boję, że mała nie będzie taka mała. Z cukrzycą ciążową to dzieci się rodzą trochę większe i po prostu nie chcę inwestować w coś, co ono w ogóle się nie zmieści. Szczególnie, że po Matyldzie mam kilka takich mniejszych rzeczy. No ale z drugiej strony będą święta, ono ma się urodzić po świętach, ale znowu z cukrzycą ciążową trochę wcześniej może się urodzić. Dobra, zobaczymy. Jakoś nie czuję, że nic nie straciłam. Teraz jadę do galerii i tam jest o wiele więcej opcji. Jestem ciekawa, czy lubicie takie filmiki, dajcie znać, bo ja osobiście uwielbiam, bo jakby czuję, że ktoś idzie do sklepów za mnie. No, jeszcze bym chciała gdzieś podjechać do Pepco. No, ale najpierw galeria i potem zobaczymy, jak tam czasowo wygląda to wszystko. Teraz jestem przed smykiem, właśnie wchodzę. No i tutaj zawsze jest mnóstwo rzeczy do oglądania. Uwielbiam patrzeć się na właśnie takie nowości, co się dzieje, nowe zabawki. Też dla Matyldy. O, i też szukam kaloszy dla Matyldy, bo nie ma kaloszy. No, taki plan. Rzeczy. O, to na przykład nam się nie sprawdziło. O, te wózki, wszystko tutaj jest. Sofie to dla nas był największy hit. W końcu gdzieś zgubiliśmy biedną Sophie. Fajne rzeczy są tutaj też, jak mówię, na wyprzedażach. Polecam. Wybrałam kilka rzeczy, ale już wam pokażę w domu. Bo cenowo całkiem, naprawdę super. No, małe zakupy zrobione. I teraz wchodzę do TK Maxa. I też chciałam wam pokazać, co tam jest, bo w sumie każdy TK Max jest inny. Ale są rzeczy podobne. To może akurat u was coś wpadnie do was do oka. Zobaczymy, co tam jest, jeśli chodzi o działy dziecięce. Też uwielbiam tam oglądać kosmetyki i buty. Jakoś ciuchy dla siebie, to nie mam cierpliwości na to. O, jak ktoś jeszcze ma bag dla dzieci, to może kupić taką sukienkę. Są 50%. Nie, kosztują 42 zł. Całkiem spoko.
Znalazłam strój dla Matyldy. Myślę, że dla niej idealnie. No i chciałam wam pokazać rzeczy dla dzieci. To dla noworodków jest super, bo to są takie naturalne Swarovs, że wsadzasz dziecko i nie musisz robić baby burrito, to za ciebie robi baby burrito. I po Matyldzie nie mamy, tylko mają, nie mają rozmiar dla niej. Tutaj to jest tylko, mają takie dla małych. A chciałam takie średnie. O, chyba tu jest. Też takie śliniaczki są super, ale chyba jeszcze mamy po Matyldzie kilka. A tutaj znalazłam ręczniki, tylko mają być trzy, są tylko dwa. Może zobaczymy, czy może dadzą mi jakąś zniżkę przez to. Jaka fajna ten torba do wózka. Plecak taki. Znam tą markę, ten Ergo Baby, bardzo dobry. My mamy takie nie nosidełko, tylko takie, które jest ergonomicznie w porządku. Mamy to dla... używaliśmy to z Matyldą. Myślę, że też trzeba się zastanowić. I fajne rozwiązanie, żeby dać na wózek, to ma takie... O! Takie klipsy. O, właśnie mamy coś takiego. Tylko to jest, trzeba uważać na to, żeby to miało takie, żeby nóżki były ok w tym. Po prostu. I muszę wam powiedzieć, że wiem, że drogo, ale to jest bardzo dobra cena, 350 zł. My mieliśmy, też znalazłam na przecenie i naprawdę całkiem spoko. Ta firma Irene Nenez jest bardzo popularna w Stanach i wszystkie vlogerki mamuśkowe po prostu mówią, że to są najlepsze. Też miałam dla Matyldy i też zgadzam się z tym, że naprawdę całkiem spoko. No tutaj jest pełno właśnie tej firmy i nawet są z Disneyem. Ale mi zostało takie, moja siostra mi kupiła jeszcze takie duże i Matylda nie skorzystała z nich, bo mieliśmy jedno opakowanie, to tak zatrzymam. Jeśli chodzi o ciuszki, nie ma aż tyle takich. O, to jest fajne. To prawie dla Matyldy. Cały wózek pełny, tak się zawsze kończą zakupy ze mną. Już są rzeczy na Wielkanoc. W tamtym roku polowałam na taki koszyczek i w końcu chciałam zakupić. Tu nie było. No już tutaj dużo zakupów zrobionych. I ostatni sklep, który chciałam odwiedzić w tej galerii, to jest Kapal. A tam jest firma Nubi dla małych dzieci i uwielbiam te ciuszki, tylko są, niestety są trochę drogie, ale naprawdę jakościowo są mega. I chciałam zobaczyć, co tam jeszcze jest. To są dzieci bardziej rzeczy dla Matyldy. Ojoj, paski mini, uwielbiam, coś dla mnie. A
podrzucony do samochodu. A teraz chciałam pójść do Pepko i moja koleżanka powiedziała, że tutaj na Wawrze, jest blisko, gdzie mieszkam na Wrocławiu teraz, jest fajne Pepko i bardzo fajny H&M. I ona powiedziała, że jak są jakieś wyprzedaże w H&M-ie, to tutaj przyjeżdża, żeby mieć najlepsze, najlepsze wybór rzeczy. Zobaczymy. No widzę ten Pepko i to wygląda naprawdę całkiem spoko. Dla Matydy. O, znalazłam tutaj takie, popatrzcie, dwie koszulki takie bawełniane. Super właśnie dla noworodków za 10 zł. Skarpetki nawet nie. I też bardzo fajne są takie spodnie z stopkami, bo skarpetki dla małych dzieci. Pamiętam to. To nie było dla mnie. Tutaj są jakieś ogromne sprzedaże. Serio, super. Och, żeby mieć normalne rozmiary, bardzo marzy mi się taka koszulka Friends. I ta Mickey też jest fajna. Już po ciąży chyba. Jestem właśnie, wchodzę na oddział dziecięcy. Ciekawa jestem, gdzie wy najczęściej kupujecie swoje rzeczy dla dzieciaków, tak z ciekawości. Dajcie znać w komentarzach. No bo może to znajdę na wyprzedażach. Nie, to wam pokażę, co jest dostępne. Dla Matyny, ale nie ma ich rozmiaru, ale super. Jakie fajne.
już zakupy zrobione. Muszę wam powiedzieć, że takie zakupy w ciąży, takie łażenie, to ciężko czasami. Ale fajnie, że mi się udało wyskoczyć i ogarnąć kilka rzeczy, kupić kilka rzeczy. Zrobię haul osobno, bo po prostu to będzie się strasznie przedłużać i zauważyłam, że jak filmiki są ponad jakiegoś czasu, to nie macie tyle czasu, żeby oglądać, a to dlatego po prostu haul będzie w osobnym filmiku, który podlinkuję poniżej, czy podlinkuję jakoś wyżej. Słyszeć się wita, to tak mówię, dzień dobry. Trochę dziwnie rozmawiać rozmawiać do kamery, jak tutaj sąsiedzi przechodzą, ale dobra. No, chciałam też jeszcze wam powiedzieć, że się spytać w sumie, jakie są wasze ulubione sklepy dla właśnie wyprawek, prezentów dla niemowlaków takich małych. W sumie jeśli chodzi o ciuchy, to jeszcze się w miarę dzisiaj wstrzymałam, bo wiem, że mała tyle rzeczy nie potrzebuje. Najbardziej to zauważyłam, że w H&M są te spodenki z stopami, też w Pepco. Koleżanka powiedziała, że jeszcze ma trochę rzeczy po swojej córce, takie najmniejsze, które po prostu poczekam, żeby ona przywiozła, przejrzę to i może nie będę potrzebowała nic takiego właśnie dla małej. No i najwyżej też skarpetki takie, wiecie, ale nienawidzę tych skarpetek, dla mnie to jest po prostu najgorsza rzecz na świecie, przez to, że pamiętam miliard razy jej nakładałam te skarpetki, zawsze jeden się zgubił, a po prostu miliard problemów z tymi skarpetkami. Ciekawa jestem, czy też tak mieliście. Dlatego te spodnie z tymi są najlepsze. No, mam nadzieję, że podobał wam się ten taki form vloga, że idziecie ze mną na zakupy. Jak tak, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. No i jak zawsze, Matylda i ja i Dzidzia, która już będzie niedługo, życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!